Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w Zielonej Poświacie. Dziś będziemy się odnosić, między innymi, do tego fragmentu legendarnego iPad GOAT 2. Prawda, że te parę sekund naszpikowane jest wręcz. Symboliką pasującą do naszych czasów. Za chwilkę będziemy sobie ten konkretny jeden fragment stopować, odnosić się do niego, komentować i analizować. Oczywiście, jeśli algorytm YouTube'a pozwoli i nie stwierdzi, że jest to niedozwolone z jakichś tam powodów, to właśnie na mocy prawa cytatu będziemy się do tego. Odnosić. Zacznę jednak od przypomnienia, że ponieważ świeci zielona poświata, to jesteśmy w naszej rozrywkowej serii, w której to dla celów czysto rozrywkowych przywołujemy sobie z odmętów internetu przeróżne teorie konspiracyjne, po to, żeby dla celów czysto rozrywkowych poddać je analizie logicznej. Z bardzo wyraźnym podkreśleniem, że tylko Dlatego, że coś jest logiczne, no to wcale nie znaczy, że automatycznie jest nieprawdziwe. Ale działa to też w drugą stronę. Tylko dlatego, że coś jest kompletnie nawet nielogiczne, to wcale nie znaczy, że automatycznie jest nieprawdziwe. A tylko dlatego, że coś jest kompletnie nawet bez sensu, to wcale nie znaczy, że nasi politycy tego nie zrobią. Czasem mam nawet takie dziwne wrażenie, że im bardziej jest coś bez sensu, tym większe prawdopodobieństwo, że nasi politycy. To zrobią. Dzisiaj jest sobota, minęła kilka minut temu godzina 14, a to znaczy, że jesteśmy w wersji pytania i odpowiedzi. Znaczy to, że to jaka teoria zostanie przywołana, następnie poddana analizie logicznej, zależy od Państwa. Od Państwa pytań, które wstawiliście Państwo do otwartej ankiety na naszej grupie Facebookowej, a następnie głosowaniem zdecydowaliście o kolejności, w jakiej na te pytania odpowiadał drodzy Państwo będę. I tak, pierwsze pytanie pochodzi od pani Joli, która pyta: Jak z perspektywy 2024 roku oceniłbyś scenę z iPad Go 2, gdzie dziewczynka flagą powstrzymuje czołgi? No i to jest właśnie ta scena, którą na samym początku żeśmy sobie przywołali, a teraz będziemy się do niej odnosić w taki sposób, że będziemy sobie oglądać, stopować, komentować. Zacznę tylko od stwierdzenia oczywistego faktu, że jak Państwo widzicie, całe iPad Go 2 ma 7 minut i 29 sekund. Zaczyna się proroctwem nadejścia antychrysta na ziemię, znaczy, przepraszam, kończy się proroctwem nadejścia antychrysta na ziemię, a zaczyna się od wydarzeń w pewnej szkole i powiedzmy, pokazania nam, kto nami rządzi. Ale tego to się państwo możecie dowiedzieć z filmów do których linki macie w opisie. Dam jeden lub dwa materiały moje, gdzie dokładnie pokazuję, analizuję, ujawniam symbolikę iPad Go 2 w całości z perspektywy różnych wydarzeń. Także zapraszam do opisu, będą dwa filmy z dwóch różnych przedziałów czasowych. Bo iPad Go 2 ma też taką cechę, że jest materiałem, który jakby to powiedzieć, no Wiele rzeczy tam się udaje od, odszyfrować po latach, a wiele raczej jest takie uznawane, powiedziałbym, za kanoniczne. Więc zwróćmy uwagę, co tutaj się dzieje. Także teraz przeanalizujemy sobie tylko tę scenę, a jeśli ktoś ma ochotę na, yy, na obejrzenie, analizy całego materiału, to linki są w opisie. Natomiast tam ze dwa, takie dwa naj, dwie najlepsze analizy, czyli tą pewnie pierwszą i Ostatnią najbardziej aktualną, te, te dwa linki tam. No i natomiast też piszcie Państwo w komentarzach, czy nie uważacie, może, mm, że warto by było obejrzeć sobie iPad Go 2 z perspektywy końcówki 2024. To no już wiemy, na pewno ta scena z perspektywy 2024, no to już widzimy, co tam zostało za zaszyte. Pierwsze co tutaj widzimy to rozjeżdżający się znak Yin yang. Zwróćcie Państwo na to uwagę. Na samym początku, może puszczę troszkę głośniej, na samym początku ym, jest, był znak ying Yang. Zobaczcie, że w miarę jak te czołgi nadjeżdżają, ten ying Yang się rozjeżdża. Patrzcie Państwo. Ta? Już teraz już nie ma tego znaku ying Yang. Co to znaczy? Znaczy to, że wojna zburzy równowagę. Znak ying Yang to jest nie tylko symbol religijny, religii wywodzącej się z Chin, stąd też skojarzenie, że Cała ta scena ma jakieś konotacje do Chin, ale również jest to symbol równowagi, symbol przenikania się i wzajemnego równoważenia sił. Coś, co przez tą wojnę, która nadciąga, no bo czołg jest przecież symbolem wojny, zostanie zachwiane. I rzeczywiście można wyraźnie, i zwróćcie uwagę, że to się. to jest tak, że samo jakby nadciąganie tego konfliktu zbrojnego zaburzy tą równowagę sił, a możliwe jest też drugie rozumowanie wynikowe, że te czołgi nadjeżdżają z powodu naruszenia równowagi sił i że jedno zjawisko napędza drugie. Zwróćcie Państwo uwagę, że dokładnie tak się stało. Dzisiaj, po prawie trzech latach konfliktu zbrojnego na Ukrainie, nawet najwięksi aktywiści wojenni już nie ukrywają, że tak naprawdę jest to konflikt proksy między Stanami Zjednoczonymi a i tutaj jedni uważają, że Rosją, a drugi uważają, że wręcz, że Chinami. Ja się zaliczam do komentatorów. Nigdy w życiu nie byłem aktywistą wojennym. Zawsze od aktywistów wojennych zbierałem cięgi, pomówienia, ataki. No nie, nie lubią aktywistów pokojowych takich jak ja, no bo wiadomo, jak będzie pokój, to ich mocodawcy, koncerny zbrojeniowe, politycy, generałowie, którzy chcą się znowu poczuć ważni, no, nie zarobią pieniędzy, prawda? I taki aktywista pokojowy, który no zniechęca do marnowania życia ludzkiego um, po to, żeby ktoś mógł zarobić, to, to wróg, wróg, straszny, straszny wróg jest, nie? W każdym razie, no ja się skłaniam... Do takiej właśnie koncepcji, że jest to konflikt proksy nie między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, tylko między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, gdzie Ukraina jest proksy Stanów, a Rosja jest proksy Chin. Skąd się ten konflikt wziął? No z tego, że zostało rzucone wyzwanie amerykańskiej dominacji. W przeciwieństwie do pierwszego konfliktu, a w zasadzie początku tego konfliktu, bo ten konflikt w zasadzie po 2014 nie został formalnie zakończony, tylko cały czas trwał. A więc, w przeciwieństwie do początku, czyli 2014 roku, kiedy to świat zachodu bardzo wyraźnie dał przyzwolenie Putinowi na robienie tego czego chce. I tam nawet takie memy były, że tam żołnierze siedzą w okopach, latują natowskie samoloty, i ci żołnierze się boją, Boże, Boże, co oni zrobią, co oni zrobią. Otwierają się luki bombowe i coś jest zrzucane, Ci żołnierze się trzęsą, Boże, drogi, Boże, drogi, co oni na nas rzucili. Uff, to tylko wyrazy oburzenia i takie ulotki, tak? Bo w 2014 roku Zachód to w zasadzie złożył tylko wyrazy oburzenia, dał de facto przyzwolenie na zrobienie tego, co Putin zrobił. Natomiast de facto, nie, bo tam teoretycznie to właśnie wyraz oburzenia, ale w praktyce niewiele więcej, czyli przyzwolenie było. E, natomiast w 2022, no to wyraźnie powiedzieli mu Amerykanie, nie wasz, nie wasz się tego robić. On i tak zrobił. Dlaczego zrobił? No bo sprawdził amerykański blef. Sprawdził, czy za zrobienie czegoś, czego światowy hegemon, Stany Zjednoczone, ewidentnie sobie nie życzą spotka go kara. A więc pokazał, że się nie boi. No i dzisiaj po trzech latach wiemy, że tak chyba nie za bardzo go ta kara spotkała. Natomiast żyje, nie został zgładzony, nie został obalony przez wewnętrzną opozycję, nie dokonano asasynacji. Rosja się nie rozpadła, nie było porażki na froncie po tym, jak kraina U dostała nowoczesny natowski ekwipunek. Wręcz przeciwnie, aktualna propaganda twierdzi, że kraina U pada i że to jest kwestia czasu, aż padnie. Czy to prawda? Nie wiemy. Generalnie już 4 czy 5 razy kraina U padała i z 5 czy 6 razy wygrywała i miała... Oblegać Kreml, więc twierdzenie, że media, eksperci, którzy nas już kilkanaście razy oszukali, teraz na pewno mają rację, no to generalnie nie mądra jest. No. Lepiej, lepiej nie być łatwowiernym, więc nie wiadomo, czy ona rzeczywiście pada, czy nie pada. Wiadomo, że na pewno nie padła rosyjska gospodarka. A przecież to miał być ten Straszak. To miał te sankcje, odcięcie od dostaw z zachodu, miały Rosję rzucić na kolana. Tymczasem nie, nie ruszyło, nie, nie rzuciło, nie rzuciły. Rosja sobie świetnie radzi. Po prostu tam, gdzie był zachód, tam teraz pojawia się Chiny, tam się pojawiają. Na przykład tam, gdzie były fabryki zachodnich samochodów, to teraz są fabryki chińskich samochodów. I, i tyle. No. Te, Zachodnie sankcje okazały się praktycznie nieskuteczne. Podobnie jak formalnie Druga Armia Świata okazała się nieskuteczna w konfrontacji z małym państwem na literkę U. Także tam wiele się wyjaś... wiele, tam, wiele tam się pozmieniało. No właśnie. Czyli ten, ten porządek świata został całkowicie zaburzony. Zachód okazał się kompletnie słaby gospodarczo, politycznie, ekonomicznie. Niezdolny do oddziaływania skutecznego sankcjami. Przypomnę, że mało żeśmy sami sobie krzywdy nie zrobili nie marzli w zimę z 2022 na 2023 rok. E, natomiast Federacja Rosyjska okazała się z dużo słabszą armią niż się wydawało. Ten równowaga została naruszona. W wyniku naruszenia tej równowagi wiele konfliktów, które były w takim. Uśpieniu, czyli ktoś się nie lubił, ale do siebie nie strzelał, zmieniły się w konflikty czynne. Izrael, który serdecznie nienawidzi nie wiem, czy większości, czy wszystkich swoich sąsiadów, zaczyna metodycznie atakować sąsiednie kraje. W Gruzji. Nie wiem, co będzie. Możliwe, że w chwili, w której oglądacie Państwo ten vlog, tam już jest w ogóle jakiś konflikt domowy, bo po wyborach zaczyna się wyprowadzanie ludzi na ulicę, prawda? Jak to, jak to było w pewnej piosence: Status quo zostało naruszone, siła została uruchomiona, tak? Force unleashed. I właśnie tak to jest, że. Yin Yang, symbol pokoju i równowagi, został zniszczony. Nie ma już pokoju i równowagi, jest przemoc, którą symbolizują czołgi, która to przemoc ma ustalić nowy porządek świata, w znaczeniu nową równowagę światową, która być może będzie równowagą wielobiegunową, nie dwubiegunową jak wcześniej, czyli ten tak zwany pierwszy świat, świat zachodu i trzeci świat, tylko może, może teraz będzie wiele biegunów. A być może będzie jeden biegun. bo może się za chwilkę okaże, że będzie nowy dominator Chiny, a wcześniej, a wcześniej będzie przemoc przez czołgi. Tutaj reprezentowana. No i jest aktywistka, ruda dziewczynka, macha białą flagą. Biała flaga to jest międzynarodowy znak. Nie strzelaj do mnie, idę pod białą flagą. Chcę rozmawiać, chcę pokoju. Biała flaga to wbrew temu, co mówią nam aktywiści wojenni, nie jest sym symbol tchórzostwa. Biała flaga jest to symbol roztropności, racjonalności, symbol chęci pertraktowania. Kto jeździł pod białą flagą, historycznie? Emisariusze, jeźdźcy przed bitwą, zanim generałowie. Mówię historycznie. Generałowie zanim dali sygnał do ataku i ludzie zaczynali ginąć po ich rozkazie, przy, często przyjeżdżał emisariusz z białą flagą i mówił może pójdźmy na układy, może się dogadajmy, żeby ludzie nie musieli ginąć. I ta dziewczynka, i, i dlatego właśnie tutaj jest w tym, moim zdaniem biała flaga w tym znaczeniu. To nie jest poddaństwo. Ona się nie poddaje. Ona odwołuje się do rozsądku, do sumień, że Jesteśmy już na tyle za zaawansowaną rasą ludzką, że nie musimy się już zabijać. Możemy ze sobą usiąść kurde i porozmawiać i wypracować nową równowagę, nowe Yin-Yang na mocy ustaleń, a nie mo na mocy narzucenia tego siłą. Słowem drogą, jak teraz nawet białą flagę ci aktywiści. Ciekawe, przez który koncern zbrojeniowy opłacani, jeśli w ogóle, ale sądzę, że tak. Zobaczymy. Nie oskarżam, ale takie mam wrażenie. Nawet już białą flagę obrzydzili. Leci by dalej, nie? Tutaj zwróćcie uwagę. Tutaj mamy czołg. I ten czołg ma jakby takie usta, nie? Tak, jakby pożerał wszystko na swojej drodze. Bo moim zdaniem, to jest też. Czołg jest też symbolem takiej machiny, która pożera stary porządek. Porządek, w którym był spokój, w którym mogliśmy żyć normalnie, bez obawy o to, że... że kurde, przyjdzie wezwanie i nas skierują do wojska, żebyśmy gideli w okopach, nie? Teraz zobaczcie. Tutaj ta dziewczynka ma tygrysa na plecach. Dużo ludzi interpretowało tego tygrysa, że jest to chiński rok tygrysa i odnosiło to do konkretnej daty, która już minęła, że tutaj będzie ten atak w związku z, z tym właśnie w, konkretne, w konkretny rok. Zdaje się, że ten rok tygrysa to był 2022, kiedy to szaleństwo się zaczęło, więc może rzeczywiście o to to chodzi, ale zwróćcie uwagę, że ta dziewczynka ma, teraz ją popuka szkielet, Plecy. Ona tutaj próbuje powstrzymać ten konflikt zbrojny, ale odwróci uwagę szkielet, personifikacja samej śmierci. Zobaczcie, biała flaga. Co ona ma tutaj? Co ona tutaj ma? Ona ma tutaj symbol atomu, ale to nie jest normalny symbol atomu, tylko on jest przekreślony. Czy ona chce. Właśnie. Są dwie interpretacje: albo, że ona jest aktywistką antyatomową, czyli, że tam nie podobają jej się te elektrownie atomowe i inne tego typu rzeczy, ale nie sądzę. Wydaje mi się, że jak ona zwróci uwagę, że ci aktywiści, którzy tam walczą z energią nuklearną i tak dalej, jednocześnie walczą z emisją dwutlenku węgla, generalnie ze, ze wszystkim walczą, najbardziej z logiką, to akurat z konfliktem zbrojnym oni nie walczą. Aktywiści klimatyczni, którzy powinni pierwsi wyjść na barykady i powiedzieć: koniec konfliktów zbrojnych. Czy wy wiecie, ile taki czołg pali? Czy wy wiecie, ile dwutlenku węgla emituje T72? Czy wy wiecie, ile dwutlenku węgla emituje Abrams? Czy wy zdajecie sobie sprawę, ile dwutlenku emituje taki obóz dla uchodźców spalony przez Izraelczyków bombardowaniem artyleryjskim? Czy wy wiecie, ile to jest dwutlenku węgla? Koniec tego szaleństwa. To nas ludzie jakoś specjalnie nie obchodzą, ale ten dwutlenek węgla. Czy Wy sobie wyobrażacie, co to będzie, jeśli Izrael w końcu na przykład zbombarduje instalacje em, naftowe w Iranie? Czy Wy sobie zdajecie z tego sprawę, co to będzie? Coś, ile tej ropy zmieni się w dwutlenek węgla? Koniec. Akurat oni nie, nie protestują. Akurat oni, mam wrażenie, ci aktywiści klimatyczni. Zwykle są, wspierają to, co się aktualnie wspiera, a aktualnie mainstream wspiera, żebyśmy już nawet dzieci nie mieli, no bo to dzieci przecież dwutlenek węgla emitują, ale pokoju nie wspierają, wręcz raczej miałem wrażenie, że wojnę, nie? Coś ciekawe, może oni wychodzą z założenia, że konflikt zbrojny uśmierca tyle ludzi, jak jest mniej ludzi, to, to, to ci ludzie nie będą emitowali dwutlenku węgla. Nie chcę mi się w to wierzyć. Tak, yy, że ktoś może być tak okropny, ale z drugiej strony, z aktywistami w dzisiejszych czasach wszystko jest możliwe. A więc druga interpretacja, skoro nie ta, to druga. Ona chce, ona ma, ona boi się, że będzie wojna atomowa. Coś, co jeszcze 3-4 lata temu było kompletnie nie do pomyślenia. Wydawało się, że jako ludzkość dorośliśmy już na tyle, żeby nie było groźby, że się obrzucimy atomem, nie? że sobie porobimy krzywdę. No, wygląda na to, że jednak nie i że ten konflikt atomowy jest całkiem realny. Pomijając Kima, który, znaczy, pomijając Putina, który co chwila grozi, że pośle atomówkę, ostatnio nawet ten drugi, czyli Zełęski, groził, że zrobią atomówkę. Kim grozi atomówką. Izrael grozi atomówką, Iran grozi atomówką. To już jest co najmniej pięć podmiotów, które grożą atomówką. A i jeszcze w Polsce też się często pojawiają jacyś tacy e, dziwni ludzie, którzy uważają, że powinniśmy mieć atomówkę, żeby ewentualnie je tam gdzieś rzucić. Eee. I co gorsza, mówią, że to my powinniśmy mieć atomówkę, a potem, jak wchodzi w szczegóły, to się okazuje, że nie my powinniśmy mieć atomówkę, tylko na naszym terytorium Amerykanie powinni mieć atomówkę. To jest zupełnie czym innym, tak? Na przykład, nie wiem, mieć w domu sztabkę złota. A przechowywać w domu cudzą sztabkę złota, która nie jest Twoją własnością, to chyba wszyscy rozumiemy, że to jest zupełnie co innego, tak? Ech. Także tutaj, że ona chce po prostu powstrzymać wojnę nuklearną. Serduszko, czyli miłość, ona jest za tym, żebyśmy jako ludzie się po prostu kochali, miłowali, żebyśmy, czyli opozycja do, do, do tego dzisiejszego stanu, czyli nienawiści. Ona jest wściekła, ona, ona czuje, że to już jest końcówka, że jeżeli jej się nie uda, będzie źle. Zobaczcie, jest pełna pasji, emocji. I zobaczcie, tutaj jest personifikacja śmierci. Ech, mi to się kojarzy z tymi festiwalami typu Mar Mighty Gra. Że to jest będzie jakiś entertainment, zwłaszcza, że to jest, zaraz zobaczycie fajerwerki za plecami, nie takie klimaty. że ktoś odwróci jej uwagę. Zobaczcie, widzicie? Tutaj jakiś tam e, jakiś taki, taka, takie taka trąbka, co to tam na amerykańskich firmach na urodziny zawsze mają takie to się co dmucha i to się tak rozkłada, rozwija i tam dźwięk wydaje. Jedni to interpretują, że atak przyjdzie w Sylwestra albo w okolicy Nowego Roku. Niekoniecznie to musi być nasz nowy rok, może to być chiński nowy rok. A nie zwracają uwagę, że po prostu będzie jakaś operacja fałszywej flagi, operacja odwrócenia uwagi, że, że tych wszystkich ludzi, którzy będą chcieli powstrzymać konflikt zbrojny, ktoś zwiedzie, ktoś odwróci uwagę, jakąś taką fałszywą operacją dającą nadzieję. No i ona. Zobaczcie, wyraźnie traci nadzieję, zamyka oczka, robi się smutna, traci ten zapał. Czyli, że jakby zrozumiała, że entertainment, szopka, show, przedstawienie, teatr dla naiwnych, ogłupiające coś, co zostanie zaprezentowane społeczeństwu, żeby się zgodziło na wojnę, jest skuteczne i że ludzie się zgodzili, idą na wojnę, świat pogrąża się w chaosie idzie konflikt. Nadciąga czas wielkich wojen. I ona to rozumie i ona się poddaje. Zobaczcie. No i dalej już mamy resztę, że się tak wyrażę, tego filmu. Zapraszam, w opisie macie linki do dwóch materiałów. Jeden to będzie pierwszy, który kiedykolwiek omówiłem, jeśli on jeszcze jest na YouTubie u mnie na wideoprezentacjach. No i drugi będzie ostatni najbardziej Aktualne, zapraszam do obejrzenia. Ech. A ja tymczasem idę, drodzy państwo, do... do kolejnych pytań. Drugie pytanie. Dlaczego według teorii konspiracyjnych, niepolitologicznych, Pista Gocho chciał wysłać nasze wojska i to jest określenie kraju położonego na wschód od nas, którego podobno według algorytmu lepiej nazwy tego, tego kraju nie wymawiać, bo przyznają zasięgi. Dobra, według teorii konspiracyjnych, a nie politologicznych, tylko że tutaj jest taki problem, droga osoba, która zadać to pytanie, że zwłaszcza jeśli chodzi o nasz konflikt u naszego wschodniego sąsiada, to teorie politologiczne bardzo mocno się jakby to powiedzieć, przenikają z teoriami konspiracyjnymi. Więc ja może po prostu zacznę od takich najbardziej hardkorowych mm, teorii, no bo te wydają się takie czysto, najbardziej czysto konspiracyjne, chociaż politologii też tam jest dużo. No to pierwsza teoria mówi, że tutaj w grę wchodzi sam pan Kaczyński, który, zwróćcie uwagę, był największym aktywistą na rzecz wysłania naszych żołnierzy do kraju położonego na wschód. Jemu to było bardzo łatwo, bo on nie ma żadnych bliskich. Najbliższa jemu osoba to kot. Jego brat jest już na tamtym świecie. Synowa, której podobno serdecznie nienawidził, też jest już na tamtym świecie. Córka brata serdecznie go nienawidzi. Najbliższą mu osobą, z którą mieszka jest kot. Kota na front nie wyślą. Dzieci nie posiada, w zasadzie. No, określiłbym określiłbym pana Kaczyńskiego po imieniu, w sensie kim jest taki człowiek jak pan Kaczyński, ale to chyba nie o to chodzi, nie? No, w każdym razie no, bardzo nieciekawa postać, taka, taki no, po prostu no, nienawidzący świata starszy pan nie. Czasem mam wrażenie mszczący się na świecie za to, że mu w życiu nie wyszło. Nie? Z ewidentnym syndromem Boga. No i właśnie tutaj syndrom według tej teorii konspiracyjnych jest powodem, dla którego pan Kaczyński tak strasznie chciał wysłać tych żołnierzy naszych, polskich do obcego kraju, żebyśmy walczyli z jeszcze innym krajem. No i według najpopularniejszej teorii konspiracyjnej nie chodziło wcale o miłość pana Kaczyńskiego w sensie takim, że. O, o, o chęć pomocy naszemu wschodniemu sąsiadowi, jakieś pozytywne uczucia do naszego wschodniego sąsiada, tylko o nienawiść do tego jeszcze bardziej wschodniego sąsiada. Czyli do tego, do Rosji. Z grubsza. Jest taka teoria, która mówi, że. Podkreślę, że to jest teoria konspiracyjna. Wcale nie twierdzę, że ona jest prawdziwa, wręcz. Pewnie nie jest. No, ale jest taka teoria konspiracyjna, która mówi, że. Pan Kaczyński swoim zachowaniem dość mocno przyczynił się do tego, że jego brat nie żyje. I tam jest różny poziom konspiracji. Począwszy od tego, że to on nalegał, żeby robić tą, tą, tą podróż. No to wiadomo, jakby nie było podróży, to by nie wsiedli do tego samolotu. Jakby nie wsiedli do tego samolotu, no to by się nie rozbili, nie? Proste. Ech, aż skończywszy na takiej teorii, że. Że to pan Kaczyński, ten, który żyje, miał nalegać na to, żeby mimo złej widoczności, i tak um, e, i tak lądowali. Niezależnie, podkreślę, to są tylko teorie konspiracyjne, broń Boże, nie twierdzę, że one są prawdziwe. No ale są takie teorie. I one się na końcu wszystkie wersje tej teorii sprowadzają się do tezy, że pan Kaczyński czuje się winny temu, że jego brat jest już w zaświatach. I że uważa, że to jest po prostu rzecz, że czuje się winny, nie? No i tak zwykle jest wśród ludzi, którzy czują się winni, że coś jest ich winą, że oni potem zaczynają szukać winnego. I najpierw te szukanie winnego jest tak na pokaz, tak jakby pr nie? A potem często zaczynają w te swoje własne brednie wierzyć. No i wiadomo, że pan Kaczyński winął za... To, co się stało, obarczył Federację Rosyjską. Najbardziej hardkorowej wersji, chyba w ogóle aktualnie dominującej w narracji pisowskiej, jest to, że po prostu to był zamach, że Rosjanie celowo y, zabili pana Kaczyńskiego w jakimś akcie zemsty, nie wiadomo za co. Ech. Nie wiadomo za co, nie wiadomo po co, ale coś tam pisowcy sobie wymyślają, że przecież pan Kaczyński, no to był bardzo groźny dla Federacji Rosyjskiej, że dlatego go zamordowali, nie? Oczywiście, no jak się teraz poczyta, co na przykład wyczyniał pan Macierewicz, który wydaje się, że był ostrym szkodnikiem, jeśli chodzi o polskie siły zbrojne, no to raczej partia państw Kaczyńskich, to była partią, którą Federacja Rosyjska raczej wpierała, niż chciała wykończyć, no ale w narracji pana Kaczyńskiego to y, oni byli wielkimi wrogami Federacji Rosyjskiej, dlatego Putin chciał wykończyć y, brata pana Kaczyńskiego i wykończył. Celowo i tam jest ileś tam wersji, dlaczego oni go zgładzili itd. itd. No i pan Kaczyński według jednej z popularniejszych teorii, no, wymyślił sobie to jako bajeczkę po to, żeby mieć taki mit założycielski, Prawa i sprawiedliwości, żeby były te miesięcznice smoleńskie, żeby ludzie tam i tak na nie głosowali, a potem w to uwierzył. Że uwierzył, że naprawdę Putin z czystego wyrachowania skasował mu brata. No i chce się zemścić. I według tej teorii pan Kaczyński chce wysłać od samego początku naszych żołnierzy. Do naszego wschodniego sąsiada, żeby świadomie władować nasz kraj w konflikt zbrojny z Federacją Rosyjską, po to, żeby się zemścić za to, że mu sprzątnęli brata. Taka sytuacja, że żeby jeden człowiek mógł się zemścić za urojony zamach, to cały naród ma cierpieć i cały kraj ma wejść w wojnę. Podkreślę, że to jest tylko teoria konspiracyjna. Broń Boże, nie twierdzę, że to jest prawda. Według innej teorii. No i zwróćcie Państwo uwagę, że pan Kaczyński chciał wysłać tych żołnierzy naszych tam na wschód jako jeden z pierwszych, już tam nie wiem. Kilka tygodni po rozpoczęciu tego konfliktu, jak pojechał jako obstawa pana Morawieckiego tym pociągiem, no to już od razu z tym wyskoczył, prawda. Wtedy pan Załęski stwierdził, że nie chce, obraził pana Kaczyńskiego, stwierdził, że to w ogóle nie było z nim konsultowane, prawda? No bo wtedy pewnie nie chciał, wtedy miał dużo swoich własnych żołnierzy, no teraz pewnie by chciał. Druga teoria mówi, że Polska nie do końca jest krajem suwerennym, tylko mamy takiego, nazwijmy to, politycznego patrona, i ten polityczny patron to Stany Zjednoczone. I że tak jak kiedyś powiedział pan Czarzasty, w 1989 komuna nie została obalona, tylko po prostu tak zwana prawica się z nimi, czyli komunistami, po prostu dogadała. I że my przyszliśmy i że my nie wyzwoliliśmy się, to już jest interpretacja według tej teorii konspiracyjnej, że my się nie wyzwoliliśmy na niepodległość, tylko przeszliśmy, nazwijmy to. Z patronatu Związku Radzieckiego na patronat Stanów Zjednoczonych. I że teraz no, Stany Zjednoczone mogą nam różne rzeczy kazać. No i Stany Zjednoczone najpierw nam kazały dostarczyć naszemu wschodniemu sąsiadowi sprzętu, a teraz yy, każą nam dostarczyć mięsa armatniego, czyli ludzi do obsługi tego sprzętu. No i. Ta teoria mówi, że całe szczęście, że PiZ już nie rządzi, bo gdyby rządził PiS, to już byśmy w tej wojnie byli. I akurat z tą opinią ja się całkowicie zgadzam, że gdyby rządził to już byśmy byli w tej wojnie. Natomiast ponieważ Piz już nie rządzi, no to jeszcze nie jesteśmy. A to, czy będziemy, czy nie będziemy, zależy tylko od tego, jak bardzo my jako społeczeństwo będziemy dawali odczuć rządzącym światem, że my się na to nie zgodzimy i że jak każą nam tam pójść no to może być nieciekawie, bo my się wcale nie rwiemy do sytuacji, w której my będziemy ginąć na polach naszego wschodniego sąsiada, a miliony obywateli naszego wschodniego sąsiada będą sobie siedzieli u nas i się dobrze bawili, między innymi za pieniądze z naszych zasiłków. No i to są takie z grubsza najmroczniejsze teorie, podkreślone są tylko i wyłącznie teorie konspiracyjne. Potem jest tak, znasz teorię o starożytnych y, świątyniach wibrujących na świętej częstotliwości? Znam, ale znam od niedawna, bo przyznam się Państwu bez bicia, że tutaj doszło do tej sytuacji, którą najbardziej, za którą najbardziej cenię tą naszą serię y, o teoriach konspiracyjnych wersja pytania i odpowiedzi, ponieważ jest to teoria, której <laughs> tak trzy godziny przed nagrywaniem tego materiału nie znałem, jak przeczytałem to pytanie, to kurczę, o czym autorka tego pytania w ogóle do mnie mówi? Ja, ja nic nie wiem, ja tego nie znam. Ale potem wyszukałem i poznałem i teraz znam. No i może też tak zróbcie, żebyście wy też, tak zrobimy, żebyście wy też poznali. E, znalazłem dokładnie tak taką artykuł o dokładnie takiej nazwie. Tajemnicze starożytne świątynie wibrują na świętej częstotliwości. Autor to administrator Amon. Artykuł jest z maja zeszłego roku. Przeczytajmy. Pochowane pod skałami i historią leżą Hypogeum Han Salfieni na Malcie. Starożytna świątynia jest jedyną znaną prehistoryczną podziemną świątynią na świecie. Pochodzi sprzed prawie 3500 lat i kryje w sobie wyjątkowy sekret. Jej Struktura wibruje z częstotliwością 111 Hz. Świętą częstotliwością. Starożytna cywilizacja zbudowała podziemne świątynie około 3500 lat temu, które wibrują na tej samej częstotliwości 111 Hz. Częstotliwość ta nie ogranicza się tylko do jednego pomieszczenia. Budowniczowie z epoki saflieni. Stworzyli serię fenomenalnych świątyń z lustrzanymi podziemnymi katakumbami, wszystkie wibrujące z częstotliwością 111 Hz. Według raportów archeologicznych, kult Hal Saflieni praktykował rytuały związane z Ziemią i naturą, doświadczając boskich cykli i rytmów Ziemi i Księżyca, Słońca i pół roku. 11 Hz, częstotliwość wysokiej świadomości. Saflieni Hypogeum na Malcie to świątynia zbudowana między 3500 a 2500 rokiem przed naszą erą. I, czyli, czyli słuchajcie, od 4,5 do 5 ,5 tysiąca lat temu. Została odkryta w roku 1902. Według badań Komora wyroczni w hipogeum, wibruje z tą samą częstotliwością, z 11 Hz, co komora Paula Devereaux, odkrycia dokonał profesor archeoakustyki z Cambridge. Podczas swojej pracy Devereaux odkrył, że kopce grobowe Kairns rezonowały z częstotliwością 111 Hz. Według raportów UNESCO, które w roku 1980 wpisano hypogeum na listę światowego dziedzictwa. O co chodzi z częstotliwością 111 Hz? Dzięki swojemu odkryciu De Verox zagłębił się w, tajemniczą, w tajemnicę stojącą za 111 Hz i odkrył coś bardzo interesującego. Zdał sobie sprawę, że wierzenia oparte na zasadzie boskiego dźwięku i boskiej częstotliwości spotykają się z tym, w tym samym punkcie. Związek między dźwiękiem a y, ludźmi jest nadal propraktykowany pro, w podobny sposób. Według Devereux y, Pitagoras stworzył swoją skalę muzyczną, która zaczyna się od nuty A. Która wibruje z częstotliwością 111 Hz. Jak częstotliwość 111 Hz wpływa na mózg? Skany MRI pokazują, że mózg wyłącza korę przedczołową i wyłącza centrum językowe, które jest odpowiedzialne za holistyczne patrzenie, kreatywność, intuicję i. Przepraszam, i inicjowanie fazy dokładnie przy 111 Hz. Ta reakcja prowadzi do boskiego poziomu medytacji, transu, który, według niektórych, umożliwia połączenie się z wszechświatem, Bogiem lub stwórcą. Uzdrawianie boską częstotliwością. Oprócz rytuałów religijnych, naukowcy przyjrzeli się również Prawdzie kryjącej się za częstotliwością 11 Hz. Badanie profesora Roberta Johna nad zachowaniem akustycznym megalitycznych miejsc w Wielkiej Brytanii ujawniło, że utrzymują one rezonans przy częstotliwości dźwięku między 95 a 120 Hz. Według dokumentów sz szkockiej dr Mac Peterson która pracowała również nad terapią o nazwie MED, opartą na idei leczenia różnych chorób za pomocą częstotliwości. Podobno e, pomogła ona Pitowi Townshendowi z The wyleczyć się z uzależnienia od heroiny za pomocą częstotliwości z 11 Hz. Hipogeum zostało dodane do listy zabytków w roku 1925, piątym, Pomimo dużej popularności, świątynia może pomieścić tylko 80 odwiedz odwiedzających dziennie. Departament Zabytków Malta zaleca rezerwację wizyty z dużym wyprzedzeniem. Czyli rozumiem, mamy tutaj do czynienia z teorią, która mówi, że odkryto podziemną strukturę, która ma wiele tysięcy lat jest, można śmiało chyba powiedzieć, starożytna, y która jednocześnie wibruje i jest tutaj. Ciekawe, dlaczego wibruje, w jaki sposób, co, co sprawia, mówiąc krótko, że ona wibruje. Jakim cudem starożytnym udało się prowadzić ją w wibracje, czy sprawić, że naturalnie ona w te wibracje wpada, co te wibracje napędza. I wibruje z taką częstotliwością, która zdaje się oddziaływać bardzo dobrze na nas mózg, Wprowadzać w jakieś wyższe stany świadomości, w czasie których ludzie doświadczają różnych bardzo ciekawych, nazwijmy to, bardzo ciekawych rzeczy. O. Tak to sobie łagodnie powiedzmy. No to jest, powiem szczerze, że ciekawe. Natomiast powiem tak, ja osobiście jakoś. Te wszelkie teorie dotyczące dźwięków, nie będę ukrywał, to nie są teorie, które dobrze znam i które dobrze rozumiem. Ech, rozumiem teorię, która mówi, że jakby u podstaw całej naszej egzystencji jest dźwięk, że. Ech że jak gdy schodzimy z cząstkami elementarnymi bardzo nisko, 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 to jest tam na samej dole jest tak zwana teoria strun, która mówi, że istnieją struny, które po prostu sobie wibrują i w zależności od tego, jak wibrują, to taką cząstką się stają. Oczywiście pewnie te struny to jest taka kwestia czysto przenośna, że po prostu pewne dźwięki, wibracje czegoś sprawiają, że energię, energia, energia Właśnie będąca tymi, e, y, 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 to, że energia będąca tymi dźwiękami, lub energia pochodząca z tych dźwięków, coś takiego, że ona, um, jakby to powiedzieć, że ona tworzy materię, czyli że materia. Powstaje wprost z energii, a to, jaka materia powstanie, zależy od tego, jaka jest energia, czyli że my wszyscy jesteśmy energią, łącznie z naszą jaźnią, naszym jestestwem. I niektórzy nawet doszukują się pewnego quasi dowodu na to. W takim haśle na początku było słowo. I słowo było u Boga, i bogie było słowo. A słowo to przecież. Yy, Dźwięk. A dźwięk to wibracje. Chociaż szczerze mówiąc umiem sobie wyobrazić inną interpretację. Akurat ta interpretacja, która teraz przedstawię, jest mi bliższa. Na początku było słowo. I, i słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ja to rozumiem tak, że na początku było, była wola. Wola wyrażona Słowem, wola wypowiedziana. I ta wola była wolą Boga, wolą boską, ale ona też była Bogiem, ponieważ ta wola Boga była tym, co zaczęło kreację. Czyli mówiąc krótko, jest Bóg, który ma wolę tworzenia, wolę kreacji. Przypominam, że ten akapit pochodzi z księgi mówiącej o tworzeniu świata. Czyli Bóg ma wolę, Bóg mówi, czyli Bóg przy pomocy swojej woli tworzy. Świat jest tworzony, ponieważ Bóg wyraził wolę tworzenia. I to słowo jest Bogiem, ponieważ przy jego pomocy, albo ze, przy, przy jego pomocy to jest złe słowo. tworzone jest, bo Bóg wyraził tą wolę słowem, no i słowo jest u Boga, no bo no bo to Bóg to słowo wyraził, tak? Także jest też ta druga interpretacja i ta powiem szczerze, że wyrazi, wydaje mi się bliższa, że po prostu tu chodzi o podkreślenie woli boskiej, że że wszystko istnieje, bo Bóg tak chciał. Ja to tak rozumiem, ale wiecie, ja nie jestem teologiem, więc tutaj nie mam monopolu na, na, na mienie racji. Co tam mamy dalej? Czy jest teoria wiążąca aferę Didiego z wyborami w Stanach Zjednoczonych? Jest. Wydaje mi się, że ja już na to pytanie odpowiadałem. Z grubsza ta teoria mówi, że afera Didiego jest to afera, która ma w pewien sposób. Jakby to powiedzieć, zmotywować gwiazdy i różnych ludzi, który, którzy byli u Didi'ego, na których są haki, żeby robili to, co im się każe. I taki jest jej związek z. I taki jest jej związek z wyborami w Stanach Zjednoczonych, że po prostu tym ludziom się przypomina, że macie. Dać siebie wszystko, żeby wybory prezydenckie wygrał ten kandydat, co do którego my chcemy, żeby on wygrał, tak z grubsza. Co tam mamy dalej? Czy są jakieś teorie łączące wywołanie w Polsce biedy i bezrobocia z szykowaniem nas na wojnę? Znowu wydaje mi się, że już to było. Ale tak z grubsza. Tak, są takie teorie. Generalnie cała ta teoria opiera się na fakcie, że do wojska dużo łatwiej jest werbować biednego człowieka niż bogatego. Więc im większa bieda, tym łatwiej zaciągnąć ludzi do woja. Im większe bezrobocie, tym łatwiej zaciągnąć ludzi do woja. Więc w momencie, w którym szykujesz się do wojny. Nie głupio jest nawet wywołać sztucznie biedę i bezrobocie, to ludzie będą chętniej szli do woja. Zwróćcie Państwo uwagę, na przykład w chwili obecnej, to jeszcze chyba PiS w ogóle wymyślił te wakacje z wojskiem i tak dalej, a teraz e, TUS to bardzo chętnie dalej ciągnie czyli takie, jakby to powiedzieć oferta skierowana do młodych ludzi z mojego punktu widzenia starucha dzieci, że dostaną 6 tysięcy złotych za to, że spędzą miesiąc na szkoleniu wojskowym. No, dla bogatego dzieciaka 6 tysięcy złotych, to to jest 6 tysięcy złotych. Pójdzie do matki, pójdzie do ojca i ojciec mu da, jak się to jest bogaty dzieciak. Natomiast dzieciak, który nie może, na przykład potrzebuje forsy nawet, nie wiem, na, na wakacje, tak? Żeby, albo potrzebuje po to, żeby móc normalnie studiować, żeby móc się utrzymać na studiach, nie? No to pójdzie, no bo 6 tysięcy złotych to jest kupa forsy, no, W miesiąc w żabce 6 tysięcy na rękę nie zarobisz. I, i za 6 tysięcy złotych staje się przeszkolonym żołnierzem i w razie w, już jest przeszkolony, po przysiędze idzie ginąć, tak? No... Bogaty dzieciak nie zaryzykuje swojego życia. Rodzice mu nie pozwolą, żeby zaryzykował swoje życie za 6 tysięcy złotych. Biedny dzieciak? Tak. I to jest, jest takie strasznie przykre. Kolejne pytanie. Czy są jakieś teorie, dlaczego Tusk do najtrudniejszych ministerstw wybrał ludzi z PSL razem i Polska 2050? Jest teoria, tylko znowu nie wiem, czy to jest teoria konspiracyjna czy politologiczna. Ostatnio coraz trudniej sklasyfikować. Z grubsza do z grubsza, jest taka teoria, że. Znaczy, generalnie wiadomo, że w Polsce są pewne e, mm, pewne ministerstwa, które niezależnie, kto, się be, kto będzie tam rządził, się wyłoży. Na przykład, Ministerstwo zdrowia, Ministerstwo środowiska, ministerstwo tak zwanej równości polityki społecznej że po prostu tam. Albo są takie zaszłości, że jest totalna stac... Stac... stajnia Ugiasza i nie da się tego posprzątać. To jest na przykład Ministerstwo Zdrowia. Bo żeby system ochrony zdrowia w Polsce naprawić, to należałoby. Tak bardzo to uproszczę, OK. No, ale należałoby wywalić na bruk całą masę lekarzy w Polsce. Um, część wsadzić do więzienia oczywiście po udowodnieniu im winy przed sądem e, całą masę pracowników koncernów farmaceutycznych oczywiście po udowodnieniu im winy wsadzić do pierdla za przekupywanie lekarzy um, gratyfikacjami finansowymi i kwazji finansowymi po to żeby szkodzili pacjentom następnie przypomnieć tym lekarzom e, przy, e, przysięgę Hipokratesa Zwrócić uwagę, że zarabiają pioruńsko dużo jak na polskie warunki, a jednocześnie wykształcili się za darmo. Wprowadzić zasadę, że lekarz albo po dyplomie leczy w Polsce, albo oddaje dwukrotność kosztów wykształcenia go. Ech. I następnie postawić ten system całkowicie od nowa. System, w którym lekarz nie miałby żadnych możliwości kontaktów pośrednich i bezpośrednich z biznesem farmaceutycznym, tak żeby nie mógł być przekupywany ani wprost, ani pośrednio, ani różnymi konferencjami, i innymi rzeczami. System, w którym nie marnuje się kupy forsy na niepotrzebne procedury, i w którym są pieniądze na procedury potrzebne. Tylko to się łatwo mówi, a w praktyce chyba nie dałbym rady tego zrobić. Bo tam jest za dużo różnych układów, układzików, koterii i zbyt silne niektóre związki. Bardzo silne. Więc. Więc wiadomo, że kto się za to nie weźmie, to się wyłoży. Zwłaszcza, że. no Ministrem zdrowia z definicji powinien być lekarz, a taki lekarz z definicji jest w układzie. Nie? Więc tutaj jest to bardzo trudne. Tak? Do tego jeszcze wiadomo, że um, ktoś to będzie realizował tak zwaną politykę równościową, no to taką w formie wymuszonej przez Unię Europejską, czyli, czyli chorą i nienormalną, czyli w sytuacji, w której kobiety są pioruńsko uprzywilejowane, a mężczyźni są dyskryminowani. Mówi się, że to mężczyźni są uprzywilejowani, kobiety dyskryminowane, i jeszcze bardziej dyskryminuje się mężczyzn na rzecz kobiet, nie? I inne tego typu rzeczy. To wiadomo, że kto się za to nie weźmie, się wyłoży. No i jest taka teoria, która mówi, że Tusk doskonale sobie z tego zdaje sprawę. Wydaje mi się, że w tym aspekcie ta teoria jest całkowicie prawdziwa, bo Tusk jako bardzo zdolny polityk to musi wiedzieć o rzeczach, które są powszechnie znane. Czyli Tusk zdaje sobie sprawę z tego, że są w naszym kraju ministerstwa, że kto się za nie nie weźmie, to się wyłoży. No i nie ma szans. No i tam właśnie wziął swoich koalicjantów, czy polityków ze swoich koalicjantów. A się z psl z Solidarnej Polskiej, nie z Solidarnej Polskiej, tylko z, z, z PL2050, czyli od Hołowni, PL2050, czyli Hołownia, Lewica, Zieloni, nie? To, to tam wziął właśnie takie, takie, takie postacie z tych partii koalicyjnych, mniej lub bardziej koalicyjnych. Bo na przykład pani Nowacka, to jest z Zielonych, ona kandydowała z. Z tej tak zwanej koalicji obywatelskiej, więc ona jest, więc ona nie jest z platformy obywatelskiej, ale już kandydowała z tej takiej jakby pierwszej koalicji, czyli w ramach tej właśnie koalicji obywatelskiej. No i wziął tam koalicjantów do tych najtrudniejszych ministerstw, żeby oni sobie tam działali, łazili po mediach, totalnie się ośmieszali, yy, gadali głupoty, robili jeszcze większe głupoty. Przez to będą coraz bardziej znienawidzeni przez społeczeństwo, a jak w miarę jak oni będą znienawidzeni przez społeczeństwo, to będzie im będzie spadało poparcie ich partią. I paradoksalnie te poparcie może przejść z tych partii na platformę obywatelską. No i o dziwo, dokładnie tak się dzieje. Nie wiem, jak zwrócicie Państwo uwagę na sondaże opinii publicznej, to widzicie Państwo, że, że koalicje obywatelskie, czyli w praktyce platformie Obywatelskiej z Przyległościami, dość mocno rośnie, rośnie poparcie. Ale to nie jest tak, że im rośnie poparcie, bo PiSowi spada, Konfederacji spada, no nie. To jest tak, że Tuskowi, będę mówił w uproszczeniu, Tuskowi rośnie poparcie po... Ponieważ yy, to jest przepływ elektoratu, właśnie z psl od Chołowni, od lewicy. Czyli mówiąc krótko, Tusk zżera przystawki. No właśnie, drodzy Państwo. No i taka historia konspiracyjna, że zrobił to po to, żeby móc te przystawki sobie zeżrzeć. Co tam mamy dalej, drodzy Państwo? Pan Bartek, czy szpryca przedwczesnego zbawienia mogła być szprycą przeciwko innemu wirusowi, którego ktoś wypuści za jakiś czas? Zostaną sami posłuszni. To jest jedna z najpopularniejszych teorii konspiracyjnych na ten temat. Jej zwolennikiem przez jakiś czas na przykład był Krzysztof Jackowski, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. To bardzo zacny człowiek. Um, um, um. Tyle. No tak, rzeczywiście jest taka teoria, że ta szpryca, że się tak wyrażę, zabezpiecza przed czymś, co dopiero będzie i w wyniku tego ci, którzy e, ci, którzy to przyjęli, to przeżyją, a ci, którzy nie przyjęli, nie przeżyją. Tylko ta teoria w, w tym momencie ma już pewne luki, ponieważ wydaje z moich prywatnych obserwacji, to duża część tych ludzi, która przyjęła zbawienny preparat, w chwili obecnej jest tak piorusko nieufna do władzy, czuje się po prostu piorusko szukada przez władzę i oni już nie będą posłuszni. Oni już teraz, cokolwiek i władza nie powie, to zrobią odwrotnie, bo się czują piorysko szukani. Tacy ludzie bardziej kubaci, jak ja, no to wiecie, no. uniknąć pewnego zagrożenia ze strony władzy udawało nam się już parę razy w życiu. No, nie wzięliśmy kredytów we franku, nie wzięliśmy preparatów przedwczesnego zbawienia. <grym> Nie przyjęliśmy braci ze wschodu do siebie do domu, nie poszliśmy walczyć na ochotnika, i tak dalej, tak dalej. Więc to jest dla nich jakby kolejny, kolejna jakby sytuacja, w której udało się uniknąć jakiegoś, jakiejś chorej sytuacji, prawda? Eee, natomiast y, dla nich to no, to jest taki pierwszy raz, gdzie tak czują: o cholera, zostaliśmy w coś bardzo głęboko i bardzo mocno władowani, co teraz by tu zrobić. Co ta bały dalej? Hmm. Czy będzie obiecany odcinek od Trzupa kabrze z Piotrem Cielebiasiem? Hmm. Muszę pogadać z Piotrem. Piotr ma ostatnio mało czasu, ja też nie mam za dużo czasu, a się ostatnio robi bardzo dużo takich świeżych tematów. A wydaje mi się, że czupakabra może poczekać. Natomiast bardzo dziękuję za ten komentarz, bo nie będę ukrywał, że zapomniałem. Pogadam z Piotrem na ten temat. Bo rzeczywiście czupakabra to jest fajny temat. Czy tym razem Trump, jak wygra wybory, to wyjawi plany Światowego Spisku? Wspomniał o tym pan Jackowski. E, szczerze mówiąc, nie, nie słyszałem tego, żeby Krzysiek Jackowski coś takiego mówił. Mm, no to jeśli Krzysiek Jackowski coś takiego mówił, to mam inną opinię do Krzyśka Jackowskiego, ponieważ moja opinia jest taka, że Trump... że Trump i Kamala Harris są jak pizzy Platforma. Czyli jak dwie strony tej samej monety. Niby od siebie całkowicie różni, nie, ale jednak będący częścią tej samej całości. Tak jak dwie strony tej samej monety, nie? Niby różni, a jednak całkowicie tacy sami. Zwróćcie Państwo uwagę, że w takich najbardziej podstawowych kwestiach ani. Ani, Kamala Harris, czy ani Biden, którego jakby, którego przedłużeniem jest Kamala Harris, ani Trump się za bardzo nie różnią, na przykład kwestia Izraela i tak dalej. Pamiętajmy też, że Trump 8 lat, 4 lata już rządził. No i co? Obiecywał wiele, obiecywał, że ujawni deep state w czasie swoich pierwszych rządów. Nie ujawnił. Obiecywał, że ujawni wszystko, co mają Stany Zjednoczone w swoich archiwach odnośnie fenomenu Ufo. Mimo tego, że to się nagrało, ludzie mu to odtwarzali, to twierdzi, że tego nie mówił. No to skoro Trump już raz obiecywał, że zrobi całą listę rzeczy, jak zostanie prezydentem. Potem został prezydentem i tego nie zrobił, to dlaczego teraz miałby to zrobić? No, przepraszam. Wiecie, to jest trochę tak jakby ktoś cały czas kłamie ale mówić nie no teraz to ja już mówię prawdę teraz już mówię na 100% prawdę no. moim zdaniem nie jest rozsądne mu wierzyć natomiast Krzysiek Jackowski jak rozumiem opiera to przeświadczenie na jakiejś wizji i tutaj oczywiście mu tego nie odbieram zobaczymy może tym razem tak będzie eee... co ta baby dalej Tak zwane przepowiednie podróżnika w czasie Jona Titora. Nie uważasz, nie uważasz, że zaczynają się spełniać? Szczerze ja mam materiał na temat Jona Titora. Muszę sobie przypomnieć te przepowiednie Jona Titora, bo rzeczywiście to może być ciekawe. Powiem szczerze, że już jej nie pamiętam. Przypomnę sobie. Przypomnę sobie, zrobimy sobie na ten temat materiał. Drodzy Państwo, minęła godzina. Także bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam i co? No, i do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa. A i tak dzisiaj nie wiem, czy będzie coś wieczorkiem jeszcze. Może będzie, ale tego obiecać nie mogę. Natomiast na pewno jutro o 19.00 główne wydanie teorii konspiracyjnych. No, i zapraszam na materiał o 6.30 i o 14.00. Do zobaczenia, drodzy Państwo. Pozdrawiam. Pa.